Klaso, co tam u was? Co wy tu w ogóle robicie? Przedstawię was na początek. Po kolei. Anna Kędziora, Izabela Iwcewicz, profesor Piotr Wołyński, Max Radawski. Ja jestem tutaj też student Paweł Jaskuła. Dzień dobry, jesteśmy na festiwalu TIFF. I co to jest za wystawa? Co my tu robimy właściwie? Wy w sumie co tu robicie? To ja mogę zacząć. Proszę. Na zaproszenie dwóch instytucji. Tak. TIFF Festival i wrocławskiej Krupa Galery organizujemy wystawę Wydziału Fotografii naszego Uniwersytetu. Jest to wystawa nie tyle studentów, do których najczęściej jesteśmy przyzwyczajeni, bo tych wystaw robimy dosyć sporo, ale tym razem postanowiłem pokazać artystów, pedagogów, ludzi, którzy nauczają, a którzy powinni moim zdaniem permanentnie odsłaniać swoje umiejętności jako artyści również, dlatego że uważam, że doświadczenie artystyczne przekazywane w dydaktyce, ono ma o tyle wartość, o ile jest przekładalne na praktykę. To znaczy, że ja jestem osobiście do tego przekonany, że najbardziej wiarygodne nauczanie sztuki to jest nauczanie przez ludzi, którzy sztukę praktykują. W związku z tym wydaje mi się, uważam, że tego typu wystawy pokazujące właśnie artystów, pedagogów mają oczywiście swoją ogromną wartość czysto artystyczną, ale też mają to drugie dno związane z tym, że my się pokazujemy jakby młodszym pokoleniem, my się pokazujemy swoim mniej lub bardziej młodym koleżankom i kolegom, którzy mają okazję podglądnąć również nas, tak jak my przez cały rok akademicki podglądamy to, co robią studenci. No właśnie, bo to jest takie dwojakie, bo raz jest zarzut, że ciągle ci profesorzy albo ciągle ci starzy mają wystawy, a dla nas nie ma miejsca w galeriach czy w ogóle na rynku sztuki. A z drugiej strony jest zarzut, że ja na przykład nigdy nie widziałem pracy tam jakiegoś profesora, tak. Bo ja nawet nie wiem, co on robi, nie? Jakby w jaki sposób to pogodzić. Właśnie chciałem spytać o tę wystawę, bo TIFF generalnie jest stworzony w sposób też open callowy, że można się zgłaszać jakby i dla studentów, ale też dla artystów, ale generalnie ekipa jest młoda, a tutaj właśnie jest prezentacja, ja bym powiedział, trochę starszych osób, nie włączając nikomu i nie odbierając oczywiście też młodszym uczestnikom. To znaczy, się, może jeszcze ja parę tak. Powiem, zanim przekażę głos właśnie koleżankom i kolegom. Ja generalnie optuję za tym, że doświadczenie sztuki jest o tyle cenne, ile jest wielopokoleniowe. I te wszystkie sprawy związane właśnie z pokoleniowością wystaw, festiwali, imprez, to jest oczywiście sprawa czysto praktyczna. I rzeczywiście tak jest, że festiwale są dla młodych ludzi. One są skonstruowane, można powiedzieć, razem z open callami, ze wszystkimi możliwościami wystawiania się i również z takim targetowaniem publiczności. One są nastawione na młode pokolenie, bo młode pokolenie chce to oglądać i jest to dla nich pewnego rodzaju wydarzenie. Natomiast jeżeli spojrzeć na świat sztuki od innej strony, osoby wartości artystycznych, to wydaje mi się, że ten problem pokoleniowości nie ma tak dużego znaczenia. Znaczy, ja jestem za wielopokoleniowością i ta wystawa, na której tutaj siedzimy, ona no dla mnie celowo została stworzona, obejmując w zasadzie trzy pokolenia artystów. Artystów takich już po 60, można powiedzieć, albo zbliżających się do 60, artystów średniego pokolenia i bardzo młodych artystów, którzy startowali już w XXI wieku jako artyści. I wydaje mi się, że to jest ogromna wartość, że my się nawzajem po pierwsze poznajemy, a po drugie weryfikujemy chyba to właśnie, o czym przed chwilą powiedziałem, że ta pokoleniowość to jest sprawa zewnętrzna względem wartości sztuki. To nie jest aż tak istotne. Chciałem powiedzieć, że myślę, że też ważne jest to, że przez jakiś czas byliśmy na pewnym stopniu nieaktywni. Nie widzieliśmy, nie obserwowaliśmy tego, co robimy nawzajem. I że teraz nadarzyła się taka okazja, bo wiele przecież wystaw się nie odbyło. Twoja na przykład. Na przykład moja. I to jest taka właściwie pierwsza okazja od dłuższego czasu, kiedy faktycznie możemy
teoretycznie związane z tym czasem, który przeżyliśmy ostatnio, na przykład, albo co robiliśmy przez ostatni czas. A czy to są co rzeczy, się wydarzyło? To są rzeczy, które chciałeś pokazać też w Łęctwie? Nie, to jest jeszcze inna praca. Okej, okay, dobra. Tak, ale tak chciałem właśnie to dodać, że to jest coś aktualnego, przynajmniej dla mnie. Okej, okay, bo ja cię wreszcie złapałem, bo ja cię cisnąłem, żeby był pierwszym czy drugim gościem i mówiłeś, jak będę miał wystawę, to przyjdę na podcast. No tak, myślałem, że to jest właśnie ważne, żeby móc rozmawiać z tobą o rzeczach, które teraz robię i w kontekście tych rzeczy, które właśnie powstały. Okej, okay. To pytanie o właśnie i o twoją i w ogóle o pracę tutaj. Czy jest jakiś konkretny zarys tej wystawy, no bo mamy tytuł I'll be your image, czyli będę twoim obrazem. I czy to jest, bo wczoraj były burzliwe dyskusje do 4 rano, czy to jest zbiór projektów niezwiązanych ze sobą, czy jest jakiś taki koherentny, nadbudowany, jakiś taki nad tym, znaczy taki, nie wiem, taka jakaś chmura pojęć, która temu wszystkiemu odpowiada w jakiś sposób? No to jest pytanie do kuratora, czyli tak. ja będę musiał tutaj zrobić. A potem co inni uważają na temat tego zamysłu? Znaczy mi się wydaje, że tak, że wystawy z punktu widzenia kuratora to mogą być dwojakiego rodzaju. Albo takie, które mają bardzo zaprogramowany, ścisły program, pewną ideę, którą kurator chce pokazać. I ta idea w zasadzie już jest gotowa przed konstrukcją wystawy, jest bardzo szczegółowo przemyślana. Natomiast drugi typ wystaw, które tworzą kuratorzy, to są takie wystawy, że pokazuje się pewnego rodzaju zjawisko, pewnego rodzaju środowisko po to, żeby je zdefiniować. To znaczy dokładnie nie wiemy, czym to jest, ale umiejętne działanie kuratorskie może nam zdefiniować pewien obszar sztuki. No? Albo zdefiniować pewne środowisko, albo pomóc zdefiniować pewne rzeczy, które się właśnie teraz dzieją. I wydaje mi się, że ta wystawa w moim zamyśle jest właśnie drugiego rodzaju. Taka, że ona pokazuje zupełnie swobodnie indywidualności pewnego środowiska. Natomiast ja konstruuję tę wystawę z nadzieją, że to środowisko pokaże również w jakimś sensie pewnego rodzaju definicję obszaru fotografii, która dla tego środowiska jest istotna. Czyli że ten rodzaj refleksji nad fotografią uda się jednak nam samym, autorom, lepiej zrozumieć, w jakiego typu obszarach działań fotograficznych my się znajdujemy. A to na, co na to środowisko? Właśnie. Czy wy jakby znacie swoje prace w ogóle na co dzień wszystkie, czy na przykład przychodzicie tutaj i mówicie o super, Michał zrobił coś nowego na przykład, czy Max? Ja jako nowa osoba, tak. Związana właśnie z uniwersytetem, dla mnie praktycznie wszystkie te prace są nowe, więc ja byłam bardzo ciekawa właśnie, co inni autorzy pokażą i jaki będzie temat przewodni, jakie jest właśnie to środowisko, jakie są zależności. I co jest wspólne dla współczesnego spojrzenia na fotografię. Więc ja mogę powiedzieć, że dla mnie zdecydowanie to było odkrycie też. Aha. No znaczy w ogóle kolegów z pracy czy tam współartystów. Tak. No. Ponieważ przez dłuższy czas nie było mnie tutaj, nie miałam możliwości wychodzenia po wystawach. I na stronach internetowych nie wszyscy wszystko mają, więc dla mnie to było bardzo ciekawe. Ja też właśnie miałem taki problem na początku, jak w ogóle przyszedłem na studia, że nie mogłem trochę jakby tak z większą łatwością powiedzmy, no bo to trzeba naprawdę poszperać, żeby znaleźć pracę profesorów. Dopiero gdzieś pamiętam, u znajomy mi wpadł w ręce jakiś taki album zbierający wszystkich profesorów, już ten taki pomarańczowy chyba w kolorze. I to był w ogóle pierwszy raz po pół roku tam ponad, gdzie zobaczyłem jakby te prace w jakimś takim jednym powiedzmy wydawnictwie czy czymś takim. Nie? Także znaczy ja też myślę, że to jest spoko pomysł, żeby zrobić taką wystawę i trochę nie bać się takiego jakby to powiedzieć, ignorowania, czy takiego, żeby nie było tego ageizmu tak zwanego. Czyli dyskryminacji ze względu na wiek, nie? Że z jednej strony jest taka presja właśnie młode pokolenie, młodzi artyści. Na przykład ostatnio Piotr Cykowalski opowiadał mi historię, że zgłosił się na Bielską Jesień, bo tam nie ma jakby obostrzeń ze względu na wiek i byli jakiś afront był w ogóle w komisji konkursu Bielska Jesień, że jak taki stary profesor mógł się zgłosić na konkurs w ogóle, nie? A on mówi, że właśnie, że bardzo dobrze i na drugi rok jeszcze raz się zgłosił, oczywiście go nie przyjęli, ale no, tak,
to wygląda, więc fajnie, fajnie, bardzo. Dobra, mała zmiana tematu, bo ja w ogóle, profesorze, jak gadaliśmy wczoraj, wyczuwam jakąś taką chęć buntu cały czas. Jakiegoś takiego trochę chochlika, to mi się bardzo podoba w ogóle. I ta wystawa jest właśnie jakby taka, czy ta w ogóle wystawa, czy jakby jak podejście... Jest, czy było tego buntu? Właśnie, co się wydarzyło? Nie, nie, bo ja nie chcę właśnie profesora pytać. Ja właśnie nie chcę profesora o to pytać, zostawmy to może tajemnicą. Tylko, że mnie zaskoczyło, że jakby, powiedzmy, nie wiem, jak to określić, że część establishmentu, starych profesorów jakby zachęca tak bardzo młodych, na przykład, że tutaj chodźcie do podcastu, zróbmy coś razem, a nie wyczuwam tego trochę w młodym pokoleniu za bardzo. Takiej chęci powiedzenia czegoś, nie wiem, bardziej wprost albo odezwania się na forum. Jakby no tutaj musiałem namawiać, nie? Niektóre osoby, żeby przyszły do podcastu i nie chciały. A można powiedzieć, co się chce praktycznie, jak myślicie? Może Ania, bo jeszcze się nie odzywała. Ja jestem po rocznej przerwie, więc ja się dopiero aklimatyzuję. Okay. Więc podcasty, które robisz, dla mnie też są nowością. Natomiast też jeszcze, może się ciut odnosząc do tego, czy mi zamówiłaś, że dla mnie to też właśnie po tej rocznej przerwie to było super doświadczenie powrotu, zobaczenia tego, co się wydarzyło, nad czym nasza kadra pracowała. Mhm. I dla mnie to jakby dzieje się tyle, że no, też nie jesteśmy w stanie być cały czas ze sobą na bieżąco. Mhm. I to jest przyjemne, spotkać się tutaj razem i wymienić się. Dzięki za odstąpienie z Legu jeszcze bardzo. Było super. Mam poczucie, że nie możesz mi wybaczyć tego, że nie spotkaliśmy się wcześniej. No słuchaj, no. Ale dzisiaj śpiliśmy razem. Że dzisiaj jest odpowiedni moment. Tak, tak. Ale takie poczucie. No podoba mi się. Nie byłoby nas maska wtedy, nie byłoby tak ciekawie. No. Ale a propos tego buntu jeszcze, bo mnie to super interesuje. Bo ty chciałeś coś dodać. A propos buntu, no chciałem czemu dodawać. Okej, okay, dobra, spoko. Nie, bo znaczy zastanawiam się. Możemy porozmawiać o buncie. No. Nie wiem, czy... Ja na przykład w perspektywie mojej pracy nie mogę opowiadać o buncie, bo tego buntu nie wierzę, że nie do końca on tam jest. No właśnie, bo w ogóle ta wystawa, te prace są trochę w ogóle o medium jako takim, o fotografii samej. Dużo prac na TIFF-ie jest na temat, nie wiem, na przykład będzie sadzenie drzew ku pamięci osób, które popełniły samobójstwo ze względu na dyskryminację płciową i tak dalej, LGBT. Te sprawy są, na przykład jest w Oppenheimie na Op Young, czyli zgłoszeniach młodych artystów do Oppenheima. Jest wystawa jakby odnosząca się do naszego takiego mitu założycielskiego Józefa Piłsudskiego, czyli jakby to polityczne kwestie, nie? Z czego to wynika? Czy z tego, że to jest kadra akademicka i robią akademickie rzeczy o fotografii, czy na uczelni na przykład niemile widziane są polityczne tematy? Jak to wygląda? Ja osobiście na przykład mam wrażenie, że moja praca w pewien sposób też gdzieś może tego dotyka bardziej pośrednio, natomiast i większość moich realizacji od pewnego czasu jest bardzo mocno zakorzeniona, może nie tyle w takich stricte politycznych kontekstach, ale zawsze gdzieś ten taki kontekst przychodzący z zewnątrz i upolitycznianie krajobrazu i problematyzowanie na przykład tego obszaru, no to jest to, co mnie interesuje i to jakby zawsze było dla mnie ważne. I na przykład ja osobiście bardzo mocno zachęcam studentów do tego, żeby szukali kontekstu do swojej twórczości właśnie w tym otoczeniu, w środowisku zewnętrznym. I absolutnie nie dyskredytując autorefleksji czy refleksji nad medium, ale po prostu wiem, że tego się dzieje tyle dookoła, że akurat w naszej pracowni możemy próbować i pewnie w innych też to się dzieje, ale akurat no, ja czuję taką, dla mnie jest to naturalne, taką naturalną potrzebę zachęcania do tego właśnie, żeby wychodzić na zewnątrz i szukać tych kontekstów na zewnątrz, być na nie otwartym, wrażliwym i responsywnym. Także myślę, że nie ma czegoś takiego, że to jest niemile widziane. Znaczy, bo jakby... Każda sztuka w jakiś sposób jest polityczna gdzieś tam w jakiejś tam warstwie, powiedzmy, nie? Tylko to jest pytanie o formę. Czy zrobić coś totalnie wsadzając kij w mrowisko, czy właśnie z delikatnym podtekstem, ale to już jest chyba jest też takie zdanie, że wszystko, co prywatne, jest polityczne. Tak. Znaczy jasne, tylko mówię, że na przykład, no nie wiem, właśnie Daniel podkreślił, a Weiss jest, Daniela jest tutaj na wystawie. I właśnie ona robi to sadzenie drzew, ale robiła też pracę, chyba w pracy profesora w pracowni, o pisuarach, jakby o dominacji mężczyzn na w ogóle na uczelniach wyższych, na wydziałach, jakby takie bezpośrednie tematy. Czy nie brakuje wam takiego bezpośredniego jakiegoś takiego podejścia na przykład na tej wystawie, czy na innych, czy w pracowniach?
Znaczy, ja myślę, że w obszarze sztuki to zaangażowanie społeczne, egzystencjalne, polityczne, ono ma sens w momencie, gdy jest wplecione w analizę języka. To nie jest bezpośrednia wypowiedź o czymś, bo to jest wtedy publicystyka, tylko to jest na przykład polityczna wypowiedź analizująca język polityki, prawda? Czyli to jest zawsze meta-opowieść, meta-narracja. Dlatego jest sztuką właśnie, że ona problematyzuje wartości, na przykład komunikacyjne, którymi się posługujemy. Stąd się biorą inne wartości. Dlatego ten aspekt analityczny, można byłoby więcej powiedzieć, taki postkonceptualny aspekt w ogóle myślenia o sztuce, on jakby ratuje naszą autonomię. I ja bym tej autonomii bardzo bronił. Nie rezygnując oczywiście z zaangażowania w życie społeczne, polityczne, osobiste i tak dalej, podejmowanie bardzo ważnych problemów pozaartystycznych, ale właśnie w taki, a nie inny sposób, prawda? W sposób, który je analizuje, problematyzuje, sam sposób wypowiedzi, sam język tego, jakim ja się na przykład komunikuję z drugim człowiekiem. To nie chodzi o to samo komunikowanie, tylko o rozkład i analizę, jakby namysł nad samym tym procesem komunikowania. Rzeczy, które są czasami bardzo trudne do zakomunikowania właśnie, prawda? Trzeba dla nich dopiero znaleźć odpowiedni język. I tutaj widzę rolę sztuki właśnie. Tak, dlatego ten taki czasami atakowany właśnie, ale wydaje mi się, że bardzo niesłusznie, taki argument oderwania od rzeczywistości jest dla sztuki krzywdzący. Bo sztuka powinna się odrywać od rzeczywistości i to im większym stopniu to robi, tym lepiej. No dobra, to jesteście pracownikami uczelni wyższej. Raczej jakaś tam stabilizacja, co nie? Nie wiem. Czy nie? Ubezpieczenia, te sprawy, podatki same się płacą w umowie. No i to jest oderwanie rzeczywistości, bo wielu młodych studentów, w ogóle studentów i młodych ludzi po studiach narzeka, że po uczelni wyższej tak naprawdę wychodzą z uczelni i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, koniec końców. I zawsze jest ten kontrargument, że jesteś artystą, twórz, oderwij się od rzeczywistości i myśl tylko o sztuce. No tak, ale to jest na innym poziomie języka, prawda? Na poziomie Jasne. Życia praktycznego. Mhm. Środki i cele, które przyświecają nam w życiu praktycznym, zupełnie inaczej wyglądają w sztuce. To słowo środki i cele tutaj zupełnie inaczej działa. Jasne, ale tylko jakby, bo to jest jakby też kwestia, którą ja często w tym podcaście poruszam, bo trochę chciałem, żeby on o tym w ogóle był jako tako. Czy nie uważacie, że powinno być, bo zawsze pytałem o to w sumie współstudentów, bo teraz mam okazję zapytać kadrę, czy nie uważacie, że powinno powstać jakieś, nie wiem, instrumentarium, czy to fakultety nawet takie były, ale to miało tam mało wspólnego jakby z rzeczywistością właśnie, zdobywania narzędzi, nie wiem, rynku sztuki, czy nawet głupiego pisania maili, nie wiem. Oczywiście, że tak, ale ja myślę, że takie, może nie na UAF-ie, ale są takie zajęcia, ja miałam takie zajęcia, ale powiem szczerze, że to się w sobie ma po prostu, albo się nie ma i tego się nie do końca da nauczyć. Żyłkę marketingowca, takiego trochę zareklamowania siebie. Kontaktowość i umiejętność właśnie takiego myślenia o tym, żeby tutaj do kogoś na przykład napisać, podtrzymać kontakt. Jest to bardzo ważne. Wydaje mi się, że jest bardzo wielu twórców, którzy robią bardzo wartościowe prace, którzy są rzeczywiście być może troszkę w oddaleniu, ponieważ nie myślą o tym, że nie zależy im na tym i nie uważają, że to sprawia, że ich praca będzie lepsza bądź gorsza. I to jest ich wybór. Ja myślę, że taką też cenną radą dla studentów jest to, żeby na etapie studiowania już próbować w pewnym sensie na przykład budować sobie taką wspólnotę. Mam na myśli na przykład kolektyw. W momencie, kiedy kończy się takie studiowanie, nie pozostaje się tak naprawdę samemu, a jest się pewnego rodzaju grupą, która zaczyna działać wspólnie i wtedy ta grupa jest jakby bardziej widoczna na zewnątrz. Myślę, że to jest na przykład jeden z tych rozwiązań. Typu ostrych na przykład w Poznaniu. Typu na przykład TIP, bo to też jakby jest pewien kolektyw, pewna grupa, nie?
Jasne. No właśnie, ale to, no bo jest, taka, jest coś takiego, że na przykład jesteśmy w takiej grupie jak teraz, ja jestem moderatorem i są osoby, które może mają coś super do powiedzenia, ale są bardziej nieśmiałe. Ja jako moderator muszę na przykład powiedzieć, Aniu, teraz ty proszę coś powiedzieć na przykład, bo mało mówisz. I właśnie czy rola uczelni na tym polega trochę, że mamy studentów, którzy na przykład nie mają tego, czy mówisz, tej żyłki jakiejś, no i właśnie, jakby dać im to możliwość, jakby wołać trochę do odpowiedzi, nie? Ale jakby całe studia też na tym polegają, że jakby wszystkich staramy się wyciągać do tej przysłowiowej odpowiedzi na równi i my może nie dajemy wprost takich narzędzi, o jakich mówisz, takich szkoleniowych, ale jakby formuła naszych zajęć, rozmów, prezentowania swoich prac, no w pewnym stopniu może nawet i konfrontowania się z odbiorcami, takimi bardzo przyjaznymi, wprowadzonymi, wtajemniczonymi, ale mimo wszystko zewnętrznymi odbiorcami, że to jest na tym etapie, który możemy zrobić bez powiedzmy takich narzędzi specjalistycznych, jest to swego rodzaju przygotowanie i takie właśnie wywoływanie do odpowiedzi, wyciąganie i wydaje mi się, że każdy z nas oprócz całego procesu dydaktycznego, każdy z nas ma gdzieś tam takie ziarnko pracy psychologicznej ze sobą, chcąc nie chcąc, że tak naprawdę bardzo mocno się staramy wczuwać, reagować i wręcz właśnie czasem więcej uwagi poświęcać osobom, które są bardziej wycofane, nieśmiałe i jesteśmy takimi moderatorami. Przynajmniej ja tak to odczuwam. Rok temu na TIFF-ie padło takie zdanie na jakimś spotkaniu, że jak studenci wysyłają swoje prace, to wysyłają też opisy tych prac. Generalnie to jest dramat, tylko z poznania, z fotografii w miarę się to da czytać. Więc, także chyba dajecie radę trochę, więc spoko. Co my tu jeszcze mamy? Znaczy to, o czym teraz wspomniałeś i na co nakierowałeś naszą rozmowę, to jest taki bardzo trudny temat, mi się wydaje, bo nie wiem, ja obserwowałem swojego czasu, to było chyba rok czy dwa lata temu, czy nawet dwa lata z rzędu, taki program, który prowadzi pana fundacja, jeżdżąc po uczelniach i prowadząc taki cykl kursów, wykładów, warsztatów pod tytułem Artysta Zawodowiec. Tak. I muszę przyznać, że jak ja się przyjrzałem temu programowi, takiemu bardzo ściśle, praktycznie nastawionego na wejście w świat sztuki, to się bardzo ściśle kojarzy z jakimś korporacjonizmem. Może to jest za duże słowo, może to jest za ciężkie słowo, ale taka merkantylizacja i taka pragmatyka w obszarze sztuki, na przykład z punktu widzenia mojego pokolenia, zawsze będzie budziła jakąś taką próbę zdystansowania się do tego. Ja jestem na przykład przyzwyczajony do czegoś takiego, że artysta nie jest tak bardzo zdeterminowany warunkami, że to nie jest tak, że ja najpierw muszę mieć za co opłacić czymś, a potem dopiero mogę robić jakąkolwiek sztukę, bo to jest fałszywie postawiona alternatywa. Prawda? Tak się w życiu nie dzieje. Ja albo muszę coś zrobić, albo nie. Tak. Prawda? Ja myślę, że świetne projekty pochodzą rzeczywiście z takiej potrzeby, żeby coś zrobić. I każdy jest mniej lub bardziej w jakimś środowisku artystycznym, właśnie studenci na uczelni. I mając kontakt z profesorami, te prace są w stanie wypłynąć właśnie poprzez wystawy, które są tworzone raz na rok, raz na dwa lata, czy właśnie prezentacje dyplomowe. Myślę, że nie trzeba się tak bardzo skupiać na właśnie tej biznesowej stronie, tylko bardziej na artystycznej. I wtedy te prace jakby z czasem są w stanie zaistnieć w przestrzeni publicznej. Znaczy, bo jakby ten temat podnoszę, bo on wypłynął też ostatnimi czasy bardziej. Też tak, przez koronawirusa tak, wiadomo, jakby tak, były też akcje właśnie typu, ona chyba nawet trwa jeszcze, można się zgłosić, Arsenał kupuje prace osób, które zostały dotknięte jakby pandemią, lockdownem i tak dalej, nie? Były dyskusje w internecie tam na Zoom i na Meet typu temat na zasadzie, czy uczelnia powinna pomagać finansowo na przykład magistrom albo licencjatom przy tworzeniu dyplomu, nie? Że na przykład jeśli ja zgłoszę się, że jakby tam mam problemy, to czy na przykład nie powinienem dostać 3-5 tysięcy powiedzmy na realizację dyplomu? No są uczelnie, które to robią. Tak. No właśnie, jakby pytanie, bo ta cała dyskusja, która tam powstała powiedzmy w kwietniu a propos
tej rzekomej jakby rewolucji, która powinna nastąpić, instytucji kultury, sztuki, uniwersytetów i tak dalej. Jakby ona już trwała oczywiście od dawna, bo też była książka czarna, księga, tak, polskich artystów, gdzie wytykano te umowy śmieciowe i ubezpieczenia, że galerie nie płacą artystom za wystawy, co jeszcze do dzisiaj jakby jest normą. No właśnie, jakby pytanie, czy właśnie artysta powinien najpierw robić sztukę, potem opłacać czynsz, a potem dopiero się martwić tym, że może galeria mu zapłaci, czy jednak coś więcej, buntować się, czy nie? Czy ta rewolucja powinna, znaczy rewolucja to takie duże słowa, bunt, rewolucja, ale czy widzicie jakąś szansę na... Wartość pracy jest przede wszystkim jakby główną wartością, na której młodzi artyści też się powinni skupiać. Mhm. A reszta powinna z większą lub mniejszą pracą przyjść i z czasem jakimś. Mhm. Tak samo wszyscy? Ja myślę, że to co tutaj Iza, i chyba wy się z tym zgadzacie, może się spotkać z bardzo silną krytyką. To może być bardzo niepopularne. Ta teza. Tak. Mhm. No tak. Ale ja jestem do niej przekonany też. Mhm. Zawsze w dyskusjach ze studentami często poruszamy właśnie takie życiorysy, nie tylko artystów sztuk wizualnych, ale na przykład pisarzy, których wybijanie się na wielkość, ale też na takie, że zapewnienie swoich warunków do swojej twórczości trwało całe życie. Mhm. Ale gdyby oni od początku myśleli w taki sposób, jak proponuje na przykład program Artysta Rzecz Zawodowiec, to wątpię, żeby zrobili to, co zrobili w życiu. Mhm. Tak, bo to są dylematy bardzo poważne. Ja tutaj tego absolutnie nie krytykuję tak z góry, tylko że zdaję sobie sprawę z tego, że upraktycznienie obszaru sztuki, sprowadzenie go do walki o warunki do godnej pracy i godnego uprawiania sztuki, jest w tym jakiś dziwny ton dla mnie. To jest jakaś fałszywa alternatywa. Ale z drugiej strony też trudno się nie zgodzić z tym, że myśl o utrudnieniach logistycznych, finansowych, życiowych, z którymi się człowiek musi borykać i które często brzmiewają na planie pierwszym, mimo że bardzo by się tego nie chciało, no one są często totalnie blokujące tą przestrzeń, którą powinniśmy mentalnie i intelektualnie poświęcić tworzeniu, i zdecydowanie zgadzam się z tym, że całą energię powinno się skupić na, nie tyle na tym, żeby, nie wiem, brylować w środowisku, ale na tym, żeby tworzyć jak najbardziej autentyczne i jak najlepsze prace, ale z drugiej strony no, trudno odmówić tego stresu, jakby trudno tego nie zauważyć, tak? I no, nie każdy z nas też zaczynał pracę na uczelni zaraz od razu. Właśnie chciałem pytać. Dotknęliśmy życia, czy klepaliście biedę? Nie miałem szansy dotknąć. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja na przykład mam 33 lata i to jest teraz w sumie pierwszy raz mam umowę o pracę, a nie umowę o dzieło, czy jakieś jakby krótsze kontrakty. Mm. Więc nie mogę powiedzieć, że poszłam na łatwiznę, a to, że wszystko mi się tak ułożyło. Mm. Tak, nie, no bo często się krytykuje osoby, które pracują na uczelni, które właśnie, tak jak Max, od razu poszły na przykład po studiach do pracy na uczelnię, że właśnie nie miały tego okresu takiego, powiedzmy, no, trudu. Tak delikatnie powiem, nie? Ja myślę, że trud był wcześniej po prostu. No. Nastąpiło ogromne szczęście po prostu. Że jestem w takiej sytuacji, w jakiej jestem bardzo uprzywilejowany, że w tym momencie mogę sobie pozwolić na przykład otworzenie. No mój znajomy malarz od nas z uczelni też, nie będę mówił, bo może się wstydził tej historii, mówił, że przez chyba rok było tak źle, że chciał już być parkingowym, takim, który woła samochody na parking. Wiecie, nie? Chyba każdy przeżył coś takiego, że w pewnym momencie decydował, czy zrobi swoją pracę, czy przez miesiąc będzie jadł ziemniaki tylko i wyłącznie, prawda? Ja wiem. Tylko ziemniaki jadłeś? Nie, jadłem jajka jeszcze. Ale to jest też kwestia jakiegoś podjęcia ryzyka pod tym względem, że trzymania się kurczowo swojego jakiegoś planu. Myślę, że realizacji tego, co postawiliśmy sobie jako punkt dojścia, czyli
tej już wiedzy, że to jest w pewnym sensie taka drabinka i szczebelki, po których się wchodzi. Mhm. Natomiast w mojej sytuacji wyglądało to tak, że ja nie chciałem się za bardzo rozpraszać, no bo jednak skupić się z wiedzą, że może to wyjdzie, a może nie wyjdzie na tym, co jest moim celem, czyli jednak tworzę. Mhm. Cool. To brawo. Ale to mówię jakby tylko o sobie w tym momencie. A czy tutaj właśnie, bo jakby mówicie, że kontrakty i tak dalej, bo ty w ogóle wcześniej byłeś w Stanach. Tak, i miałam na przykład kontrakty na uczenie konkretnej klasy, która trwała semestr. A, okej, okay. Czyli kontrakt na pół roku na przykład, tak? Jeszcze w Stanach, czyli tak. Jakby miałaś taką groźbę nad sobą, że w każdej chwili się to skończy. Oczywiście. Nie wiedziałam na przykład, czy ta klasa będzie trwała tylko semestr, czy później przejdzie na kolejny. Właściwie żyłam ciągle w takim stanie napięcia, czy będę miała pracę, czy będę mogła w związku z tym przebywać w Stanach z powodów legalnych. No tak, bo trzeba mieć umowę o pracę, żeby opierać się o przedłużenie wizy chyba, nie? Coś takiego, no. Więc nie mogłam mieć jakby takich planów. No. Ale jednak jakby byłam na tyle zdeterminowana, że nie myślałam o tym, że widzę siebie w zupełnie innym sektorze, bardziej bezpiecznym. I powiem szczerze, no, podejmowałam ryzyko. No tak, jakby to jest jakby kwestia nie tylko sztuki, w ogóle podjęcie ryzyka, inwestowania pieniędzy, czy wyjazd gdzieś, czy wrzucenie wszystkiego i jakby zdecydowanie się. Jego przekonanie i wiem w to, że to się robi, że jest to sensowne, że ma to jakiś sens. Że sztuka ma sens w ogóle. Boże, jakie ostateczne rzeczy. Masakra. Ostatnie pytanie. Jeszcze wracając trochę do tych instytucji, właśnie, bo chciałem zapytać Ciebie, przypomniałem sobie teraz, że chciałem zapytać. Bo w Polsce wiele instytucji, galerii jakby jest w rękach prywatnych, ale one też cienko przędą, te galerie bardzo często. No i generalnie jesteśmy na państwówce. Większość sztuki jakby jest rynku sztuki jest upaństwowiona. I mamy tylko pojedyncze przykłady, tak jak właśnie Oppenheim. Nawiązuję, bo jutro będę robił z nimi wywiad. Gdzie jest to ośrodek totalnie jakby filantropijnie jakby stworzony przez bogatą jakby panią, która po prostu sypnęła pieniądzem, odnowiła kamienicę i no tak jak powiedzmy Grażyna Kulczyk, która i tak w końcu wyjechała, bo już nie zdzierżyła bycia w Poznaniu. W Stanach to jest, mam wrażenie, chyba bardziej popularny jakby model powiedzmy tworzenia muzeum sztuki współczesnej i tak dalej. Czy właśnie, jakby doświadczyłaś tylko w jakiś sposób, czy myślisz, że to jest, w ogóle to pytanie też do wszystkich, czy powinniśmy na coś takiego stawiać, czy raczej właśnie jakby pokornie pisać o granty? Ja myślę, że jakiekolwiek finansowanie i wsparcie, które artyści mogą dostać, powinni brać pod uwagę. Starać się jakby z każdej strony o wsparcie. I powiem szczerze, że w Stanach ludzie patrzą z wielką zazdrością na europejski model, gdzie jakby jest bardzo dużo pieniędzy państwowych, które są pompowywane w kulturę i w sztukę. Szczególnie jak Holandia jest takim państwem, które budzi wielki podziw. No, jeśli chodzi o rynek amerykański, to jest taki kapitalizm bardzo drapieżny i myślę, że to rzeczywiście też ma ogromny wpływ na sztukę i na to, co ludzie chcą kupować, a co nie. No to wpływ na gust taki, który jest jakby generowany w danym kraju, powiedzmy, nie? Czy no u nas na przykład bardzo sporą część jakby gustu generują moim zdaniem tak zwane aukcje młodej sztuki, które no, promują taką wątpliwej jakości sztukę, ale przystępną i cenowo, i nie wiem jak to powiedzieć delikatnie, intelektualnie powiedzmy, tam tęczowe zebry jakieś i takie rzeczy na przykład, nie? Czy właśnie, czy jakby dziki kapitalizm to jest dobra kwestia, dobra rzecz w stosunku do sztuki, czy tak jak mówisz, że Amerykanie zazdroszczą tego finansowania państwowego? Tak, tak, na pewno bardzo się często spotykamy jakby z takimi komentarzami w Stanach. Oczywiście właśnie
głównie do Europy Zachodniej, ale myślę, że jakby też w Polsce są możliwości, są te granty jakby dla młodych talentów od ministra edukacji. To jest świetne. W Stanach jakby bardziej poszczególne, prywatne instytucje są w stanie też jakby odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie. Wydaje mi się, że po prostu trzeba próbować i tu, i tu jakby. Wiadomo, że trochę innymi prawami się to rządzi, ponieważ w takich na przykład, zdając to Rudder School of Design, dostałam właśnie duży bardzo grant od szkoły. I to była ich tylko i wyłącznie decyzja. A nie udało mi się na przykład dostać nigdy takiego finansowania od ministra w Polsce. Być może jestem zbyt mało znana w Polsce. A oni byli w stanie dojrzeć tam pewnie potencjał bez jakby referencji osób z pola sztuki bardzo ważnych. Więc wydaje mi się, że paradoksalnie być może często takie prywatne inicjatywy dają szansę większą na pozyskanie takich talentów, które rzeczywiście zupełnie znikąd. No, są też takie akcje teraz, jakby jest ich trochę więcej, na przykład ostatnio chyba Allegro razem z... Allegro Prize. Tak, z Contemporary Links i nie wiem, Links. Ktoś, tak, jakby robią, tylko to jest jakby konkurs portfolio w tym sensie, ale jest to jakby na pewien sposób, tak jak no Hestia, to jakby też są firmy, które w inny sposób działają. Czy wy się zgłaszacie na jakieś konkursy, open call'e, takie rzeczy? Ja się nie zgłaszam. ale przyznam wam szczerze, że tak prawdę powiedziawszy, to jeżeli byłbym w waszym... Znaczy trochę zazdroszczę po prostu. W takim sensie, że moje jakby młode lata nie obfitowały w takie możliwości. Absolutnie, prawda? Lata 70., lata 80. to było tak wszystko ustabilizowane i tam niewiele zupełnie konkursów, które akurat w obszarze fotografii wybijały się poza jakieś takie myślenie amatorskie. Teraz to już ma się słowo, które niewiele znaczy, ale wtedy ten podział na fotografię sztuki i fotografię amatorską był bardzo ściśle, można powiedzieć, rozpoznawalny. I takich konkursów open call'i w ogóle to słowo nie funkcjonowało wtedy, to pojęcie, bo po prostu tego nie było. Ale nie było też towarzystwo mniejsze? Czyli to mnie ominęło, dlatego z ogromną zazdrością i taką tęsknotą widzę siebie teraz, czytając te różne regulaminy, co ja bym tam wysłał. No, czy profesor się nie zgłasza, ale się czyta, ale to bym się zgłosił. Muszę porozmawiać z Piotrem Kowalskim, jak on ten problem psychicznie sobie załatwił, że wysyła. No właśnie, nie? No. Ale komisja sobie nie poradziła z komisją. Ale komisja sobie nie poradziła. Nie warto. No właśnie, wy się zgłaszacie na konkursy jakieś? Ja wysyłam, tak, z różnym skutkiem, ale zawsze zachęcam studentów do tego, żeby, tak jak profesor mówi, wykorzystywali tą szansę, bo tak jak mówisz też, że towarzystwo było mniejsze. No właśnie. Oczywiście, ten, tak. Środowisko było znacznie bardziej skondensowane i też można powiedzieć, że było dużo łatwiej. Ale z drugiej strony ta otwartość, dostępność i już absolutnie poza granicami, bo to przecież już teraz nie ma w ogóle. Nie dość, że nie było open call, to były granice zamknięte. Tak, i tak naprawdę teraz wydaje mi się, że... No z jednej strony super możliwości, a z drugiej strony na przykład ten wspomniany przez ciebie Allegro Prize, to jest konkurs ogólnoświatowy. Tak jak tak, albo tak. Dla całej kuli ziemskiej, bo to wyobraźcie sobie konkurencję, jaką macie. Prawda? Ale można sobie wyobrazić satysfakcję tym bardziej zwycięstwa. Tak, tak. Ale jakie są szanse? Żyję satysfakcją. No. Tak. Tą przyszłą, urojoną. No. Ale ja też wszędzie wysyłam i właściwie tak poza Polską wszystkie praktycznie wystawy, w jakich brałam udział, czy nie wiem, kilkanaście czy 20, to właściwie były wynikiem konkursu. Jakiegoś jury, tak, więc dla mnie to była naprawdę bardzo ważna część, ale nie wymagało to przygotowania biznesowego, wymagało to tylko jakby tak. Pokazania swojej pracy, zgłoszenia tak. I tyle. No bo to jest jakby ta pierwsza, to pierwsze sito. Powiedzmy konkursy, na które mogą studenci się zgłaszać tak naprawdę. Dlatego właśnie mówię, że moim zdaniem wartość pracy jest to
ważniejsza niż takie, znaczy światowo jest ważniejsza. No tak. Być może właśnie lokalnie takie chodzenie, brylowanie i zajmowanie się jest też, przekłada się na sukcesy artystyczne, ale, ale głęboko wierzę w to, że właśnie poprzez te open pole teraz można się pokazać z bardzo dobrą pracą, skupiając się głównie właśnie na wartości i jakości artystycznej. Czyli artysta zawodowiec, można sobie pójść na spotkanie, ale generalnie więcej... Wrócić do domu i pracować. Ale potem iść do domu i pracować. No ja niestety nie miałem szczęścia. To nigdzie się nie dostałeś? Ojej. Nie, to moje nieszczęście może polegało trochę na tym, że ciężko mi było znaleźć kategorię. Aha. Bo jednak przy wielu okazjach moja praca, wydaje mi się, była za mało fotograficzna w pewnym sensie. Była zbyt intermedialna, więc ciężko mi było jakąś taką konkretną kategorię się wpisać. Wyprzedziłeś swój czas. Ale to wielu naszych studentów z fotu, przynajmniej poznańskiej fotu, mówi. Tak. Że są pewne ograniczenia, jest pewna wizja. Tak, tak. Że nie ma się 15 obrazków z serii, no to już się wypada na tak, przykład tak, wielu... Tak. Ale to nawet u nas na uczelni jest taki pogląd. Pamiętam, kiedyś jak była wystawa końcoworoczna, to moi starzy znajomi z Wydziału Malarstwa przechadzali się po... Asystenci przechadzali się po korytarzu fotografii i co dwie prace było takie, co to jest, przecież to nie jest fotografia. Potem jakoś była taka praca, nie wiem czy ja teraz, przepraszam, była taka praca, dużo kartek, jedna na drugiej, tak wystająca ze ściany, białe kartki. Wtedy rodzi się pytanie, czym jest? I właśnie jeden z tych osób podszedł i mówi, co to jest papier, to nie jest fotografia w ogóle, nie? Jakby taki, aż byłem zdziwiony, że jakby osoba, która jest pedagogiem, no, w uczeni artystycznej, ma też problem jakby z... Jakby nie wiem, jak to powiedzieć, no, żeby wszystko jest trochę malarstwem, teraz wszystko jest trochę fotografią. Z płynnością. Tak, jakby, no właśnie, z płynnym przekazem. Myślę, że chyba nasza katedra nie ma absolutnie problemu z płynnością medium, jeśli o to chodzi. No tak. Raczej ja też dlatego się pojawiłem, bo w pewnym momencie brakowało mi jakby rozmowy, która naturalnie rzecz biorąc jest właśnie płynna w doborze, nie wiem, środków wypowiedzi, nie? Że to nie musi być tylko rzeźba na przykład, nie? No bo ty określasz swoje rzeczy też jako fotografia. Często tak określam swoje prace. No właśnie. Dobra, słuchajcie, mamy 43 minuty. Możecie kogoś pozdrowić jeszcze. Satysfakcjonowany. Tak, może być. Ale nie do końca. To jest taki, możemy do godziny jeszcze posiedzieć, sobie pomilczeć w tych maskach. Nie, dobra, bardzo wam dziękuję. Tak. No przyznam wam się, że ja zjadłem przed przyjściem tutaj. To zjesz jeszcze raz. Także do tego mam tyle energii, ale mogę pójdę sobie na kawkę jeszcze z wami. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu. Dzięki. Dziękujemy.